Mieszkam na Biskupiej Górce od urodzenia. Mimo że dzielnicą nikt się nie interesował i że dzielnica miała złą sławę, nigdy nie chciałam się z niej wyprowadzić. Nie wyobrażam sobie innego miejsca do mieszkania, do życia. Zainteresowanie Biskupią Górką wzrosło wtedy, kiedy pojawił się projekt lokalnych przewodników i zaczęły pojawiać się grupki osób, które chciały zobaczyć Biskupią Górkę. W związku z coraz większym zainteresowaniem Biskupią Górką, Krysia Eistmont postanowiła skupić wokół siebie osoby, którym jest ona bliska, i stworzyła Stowarzyszenie Biskupia Górka. Należę do Stowarzyszenia Biskupia Górka. Jesteśmy miłośnikami historii Gdańska, a szczególnie Biskupiej Górki, pięknej, choć bardzo zaniedbanej części naszego miasta. Na stronie internetowej stowarzyszenia pojawiło się dużo starych zdjęć i zgłosiły się osoby, które dawniej mieszkały na Biskupiej Górce, z zapytaniem, czy mogą swoje zdjęcia przekazywać i wspomnienia. I tak powstał pomysł stworzenia grupy Nasza Dawna Biskupia Górka. Są to osoby, które mieszkają na Biskupiej Górce, mieszkały i wyprowadziły się, nie mieszkają, ale kochają Biskupią Górkę. No i najczęściej motyw wszystkich zdjęć to wiadomo, jest kościół, komunie, szkoła, zabawy, no bo jednak tych zdjęć się nie robiło na co dzień, tylko przy jakichś tam spod zdarzeniach okolicznościowych. Nie? Przepiękna groda. Otrzymaliśmy tyle wspaniałych zdjęć, że Krysia wpadła na pomysł zorganizowania wystawy. A zbliżała się do tego świetna okazja, kolejne święto ulicy Biskupiej. Zgłosiło się bardzo, bardzo dużo osób i postanowiłyśmy się spotkać. Takie spotkanie po latach, no to było coś wspaniałego. To była ruina. Mój tata mówił, że ludzie się tutaj wprowadzali, bo to były po niemieckie domy. I było tak, że wieczorem się zajęło dom. Rano ludzie poszli do pracy, przyszli po pracy już i bagaże były wystawione, już ktoś inny mieszkał. Że tutaj po schodkach się wchodziło tak, do tego. Tak, tak, tak. Jak ja przechodzę koło swojego domu, to mi serce tak. No i jeszcze powiem ci, że chciałabym tu wrócić. Chciałabym tu wrócić. No jest niemożliwe, tak. Ja pamiętam, w 70 roku był stan wojenny, jakbyście jechali do mnie na wesele. Tata z mamą. Basia, nim, jako lekarz nie musiałam mieć tej przepustki, a wy mieliście przepustkę. No zobacz, tu
ogród był, no, co teraz jest, ale to nie było tego płotu, był inny płot. Stał tutaj, tu stał mój dom, tutaj. Tak? Tutaj ja mieszkałam, no, ja na parterze, po lewej stronie. Po prawej stronie mieszkała pani Miechowa, u góry mieszkała pani Kulesza, jeszcze u góry mieszkała pani Mantkowska, właścicielka, pamiętam. Wszyscy się jej bali. W tym miejscu, gdy budowano szkołę, były likwidowane nagrobki cmentarza ewangelickiego, więc my dzieci tutaj zbieraliśmy jakieś porcelanowe filiżaneczki, ktoś tam znalazł obrączkę, ktoś znalazł jakiś nożyk, a później, gdy szkołę wybudowano, to po każdym ulewnym deszczu deszcz odsłaniał te kości, które tutaj jeszcze zostały, i zbieraliśmy te kości na gromadkę, a później wkładaliśmy do papierowych worków po cukrze. No takie złe wspomnienia tutaj. Wspomnień, bo ja z okna z kolei widziałam, jak przyjechał ten spychać i na te wywrotki. Jak leci? Ale szkoła była fajna. I to no, ale tego nie przeczytacie w żadnych przewodnikach. No, bo nie, tego nie ma. No. To jest przekaz ustny. No, ja pamiętam, tutaj był ogródek i wejście do piwnicy, żeśmy grali w podkowę, w pochody, nie w podkowę, i nas szukali. I tym wejściem weszłam, tym czy tamtym? Tamtym. I wyobraź sobie, żeby mnie nie znaleźli, to weszłam na górę pod sam sufit. A tu pani też tą ulicę? Tą? Tak jak teraz. Nie, tu był bruk. Tu zawsze było tak, bruk był w przejściu. Tu zawsze było tak, bo jak była wiosna i wszędzie jeszcze był śnieg, a tutaj było słońca kawałek i się roztapiało, to myśmy już zaczynali skakać. No, słuchaj, no moja mama mówiła. Taki mały osiedle i wszystkie sklepy mieliśmy. No. Buty były, pasmanteria była, ciuszki jakieś tam takie były. Rzeźnik był, spożywczy był. Wszystko było. Warzywa były, owoce były, buty mogłaś też sobie były do serca zanieść. A buty właśnie były też i tu. Tak. Też tutaj. To tutaj spędziłyśmy bardzo dużo czasu na wybieraniu i na urządzaniu wystawy do ostatniej chwili. Ja poczułam taki sentyment i właśnie wzruszyłam się w pewnym momencie, bo wiedziałam, że po tym bruku, który tutaj jest, tuż za drzwiami, chodziła moja babcia, chodził mój tata, moja mama, oni wszyscy nie żyją. No ja jeszcze mam tą przyjemność się spotkać z moimi koleżankami, z którymi chodziłam do pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej klasy. Później nasze losy się każdy poszedł w swoją stronę. Do szkoły średniej, później studia. Później się spotkaliśmy z Genią na Chełmie, z koleżankami na Facebooku i znowu dzięki pani Krysi tutaj nas tak przygarnęła i wszyscy razem się znowu spotkaliśmy. Tak samo jak jednoczy Basia, bo Basia też dużo pomaga. Basia mi też bardzo pomaga. Znowu na zdjęcia. Dzieci. Tu jest pan Skokowski. Absolutnie. Tu jesteś ty. Tu jest. A ja. Tu jestem. Tu jesteś. Ondulacja. Ondulacja. Gotowana. Gorąca. Tak. Jak widziałam z tymi bałkami. Ja tam weszłam. To mogło być 15 lat temu. Ona to będzie na tej tablicy wieszać. Pozycja się
To musi być tak. Nie, nie, to nie może tak być, bo musimy się... album to jest taki, o, ja dostałam od siostry kiedyś. Super, ja jaki ładny. Dokąd radio mamy postawić? Na sam koniec, na biały segment. Powiedzcie mi. Aha. Radio na segmencie, a na stoliku dekoracji i serwetka. I szklanki fioza takie z okuciami, wiecie? Aha, że tutaj, tak? Sami robili. Widziałeś? To jest robione z kawałków materiału. Trzeba było... Zmiotki chyba też nie... Nie. Pasuje. Tu trzeba coś inaczej zrobić. Już koniec. Więcej nie będziemy. Będzie, tak? Ja to do samochodu. Dobra. O. A na ten stolik... Tak, patrzę, co tutaj za zdjęć tyle jest. Ale to jest jeszcze sprawne żelazko. To nie pasuje tego. Garnki też. Zobaczcie, nawet mam... To tak było. Poczekaj. Na tym czy drugim? Nie. To było na... Zapraszamy na niezwykłe, wspaniałym rytmicznie robiony koncert zespołu Remont Pop. Stowarzyszenie Biskupia Górka zaprasza Państwa na wystawę fotograficzną Nasza Dawna BG. Zdjęcia możemy zobaczyć tu Stowarzyszenia przy ulicy Biskupiej 4. W wystawie będzie towarzyszyła, rozpocznią urokliwy koncert pani Aleksandry i pana Pawła Zawadów. Tak. A ile to lat temu było? Może 60? No, tak. To no, rynek był mój sklep. No i mój fryzjer przede wszystkim też, bo ja mieszkałam na górce. To niedaleko. Droga Czeskiego 44.
Ten blok jeszcze taki podrapany jest. Myślałem, że go zburzyli już, ale trwa. Szef Rogaczewskiego i tak samo. Tu jest mój brat, to syn sąsiada, to jestem ja. Szczapeczce? Tak. Takie są te zdjęcia właśnie? No, mam numer właśnie te zdjęcia. To znajdziesz. Takie Andrzej. Jeszcze tu nie popatrz. A to mam. Tutaj Wojtek. Łobuz? Tak, łobuz właśnie. Jestem Fredrik. Jak ta damka? Kurusowa. To też u mnie mieszkała. A to jest Klus? To jest Klus. Robert. No identyczne zdjęcie mam, tylko ze chłopakami, ale no, czekaj, tu są. O, to też całe. To jest ten ja, pierwsze komunie. A już, no, to świecą. No. Komunia. No, piękna sprawa. I to też Rogaczewskiego, tam z tyłu jest kościół. Właśnie Chrystusa Króla. No co? No, ale ty będziesz. To będziemy wiedzieć, z albumu nam wyciągli. I tutaj Wioletka, tutaj jej siostra Elżbietka, Zginiusia. Gdzie Elżbietka jest? Ale to są Elżbietka jest tutaj, tutaj przepraszam, że paluchem pokazuje. No. Mhm. Ale nas tu nie ma, nie? Ja, bo ja tak mówiła wujek, a ja zawsze byłam zła. A czemu ty wujek tak mówisz, wujek? To nie twój wujek. Bo to mój tata. Tak, to mój tata. A tutaj jest przed domem Gieni, tak? Tak. Gdzie to jest? A kto tam mieszkał w tym domu? Tam jest 25. Tak, to jest moja klatka. Moja klatka. Ty tam mieszkałaś w domu, a kto tam jeszcze mieszkał? Gienia na parterze, ja na pierwszym piętrze. Mieszkali państwo Pieczewscy, pamiętam. Gienia Kowalewscy. W tym kościele 47 lat temu. Powiedzieliśmy tak, dokładnie. 47. W 74 roku. A kto jest twoją żoną? No ja. A kto jest twoim mężem? A też mieszkałeś na stoku? Nie, a ja mieszkałam 34. Tak, dobrze, na dole w tych okolicach. Na parterze. I dzisiaj odwiedziłam to mieszkanie. A ja tu mieszkałem 3 lata. Ale tak bardzo nieufnie, no bo wiadoma rzecz, bardzo się zmieniło. Aha. Patrzyłam gdzieś na klatce schodowej, lalkami się bawiłyśmy we dwie, bo Małgosia mieszka tu, w tym na 4, a tam 20 lat mieszkałam. Generalnie to jest Ela. To jest Ela na rowerku. No to są moje zdjęcia takie. Dzieciństwa i moje sąsiadki i też synek. No to dużo zdjęć było praktycznie z tamtego. Ja tutaj mieszkałam kury. Nie, no zdjęć nie jest tak dużo. To niedawno dostaliśmy jeszcze przed budową szkoły. Cmentarz jeszcze. Na tym zdjęciu też jeszcze cmentarz. No, a tu jest mój brat. Bardzo starszy, nie żyje już niestety. Tu jest Irenka Frostowa, a imion chłopców niestety nie pamiętam. Wojtek był i Heniu, ale czy to Frosty? To są Frosty na pewno. No to, Wojtek to jest córka tego pana Płaszcza, co napisała list, tak. I przysłała te zdjęcia, które tutaj oni zrobili później publikacji, nie? A pamiętasz u pana Płatka, jak się kupował gumeczki? Gumeczki? Wszystkie gumeczki. Gumeczki na gumkach. Ale to jest teraz modne, bo na jarmarku pokazują się te rzeczy.
projekt Nasza Dawna Biskupia Górka to taki otwarty album, który czeka na Wasze wspomnienia. Zapraszamy!